Cześć! Jak doskonale wiecie, na Ziemi żyją stworzenia, które mrożą krew w żyłach. Są urodzonymi mordercami i potrafią dostosować się do różnych warunków. Zamieszkują one naszą planetę od milionów lat. I nawet dziś można je spotkać na niemal każdym kontynencie. Nie, nie chodzi o koty domowe. Mam na myśli węże, te niesamowite i przerażające beznogie bestie. Wiele wieków temu były one tak ogromne, że mogłyby nawet polować na dinozaury. Oj, na to bym popatrzył. Około 6 milionów lat po tym, jak owiany złą sławą Tyrannosaurus Rex włóczył się po świecie, zastąpił go inny przerażający drapieżnik. Przy nim horrory to tylko zabawne bajeczki. To gigantyczne, pełzające stworzenie naprawdę budziło grozę. To Titanoboa, czyli największy wąż, jaki kiedykolwiek żył na naszej planecie. Po wymarciu dinozaurów świetnie powodziło mu się w dżunglach Ameryki Południowej. Działo się to około 65 milionów lat temu. Ale przecież kto by to liczył? Poza tym wówczas jako taka Ameryka Południowa nawet nie istniała, prawda? Pamiętacie Anakondę? Nie, nie mówię o tym teledysku. Chodzi mi o film Anakonda, w którym wielki wąż chciał schrupać Jennifer Lopez. Więc co powiecie na to, że Titanoboa był nawet większy niż tamten potwór? Naukowcy, którzy odkryli w północnej części Kolumbii skamieniałe szczątki tego prehistorycznego węża, ujawnili, że szerokość jego szkieletu równa się szerokości ludzkiej ręki. Dla przykładu, pojedynczy kręg współczesnej anakondy ma nieco ponad 2,5 cm szerokości. Niesamowite! Najwięksi przedstawiciele węża Titanoboa osiągali do 12 metrów długości. To niemal tyle, co ciężarówka z naczepą, a ich waga przekraczała tonę. Jakby tego było mało, średnica tych potworów w najszerszym miejscu wynosiła nawet 1 metr, co oznacza, że posiadały talię dorosłej osoby. W miejscu, gdzie znaleziono szczątki Titanoboa, naukowcy odkryli też skamieliny aż 8 reprezentantów gatunku prehistorycznego węża. Udało im się też ustalić ich jedzeniowe zwyczaje. Znaleźli tam bowiem również szczątki przodków, współczesnych krokodyli oraz kości monstrualnego żółwia. Ten ostatni miał aż 1,80 m długości. Właśnie tak! Okazuje się, że te wielkie węże spożywały nie tylko, nazwijmy to, mięsiste zwierzęta, ale potrafiły trawić również skorupy i kości. Jedyną komplikację stanowiła długość całego procesu. Trwało to o wiele dłużej niż zwykle. Hej, właśnie zjadłeś żółwia. Spieszysz się gdzieś? Niestety naukowcom niezmiernie trudno było odnaleźć czaszkę Titanoboa. Problem polega na tym, że w przeciwieństwie do szczęk innych stworzeń, które dzięki mięśniom należą do wyjątkowo mocnych, kości węża są bardzo delikatne. Dlatego zazwyczaj kruszą się jeszcze zanim pojawi się na nich osad. Mimo tych trudności badaczom udało się odnaleźć 28 szczątków gigantycznych potworów, w tym 3 fragmenty czaszki. To odkrycie pozwoliło uczonym stworzyć pełne odwzorowanie głowy węża. Ich przypuszczenia się potwierdziły, był to jeden z największych drapieżników swoich czasów. O rany! A gdyby Titanoboa żył w czasach T-Rexa, to ich bezpośrednie starcie mogłoby zakończyć się niespodziewanym zwycięstwem pełzającego monstru. Dinozaur, który siał postrach w swoich czasach, miał szczęki o sile potrafiącej kruszyć kości. Do tego wyposażony był w niezwykle mocne łapy oraz ogon, często używany jako broń do zabijania ofiar i wrogów. Poza tym to stworzenie potrafiło miażdżyć zębami z siłą nie jednego, ale dwóch żarłaczy ludojadów. Doceńmy też jednak walory naszego beznogiego potwora. Titanoboa charakteryzował się niezrównaną zdolnością duszenia. Kiedy ofiara wpadła w szczęki węża, to ciśnienie tego ucisku osiągało nawet wartość ponad 281 kg na metr kwadratowy. Innymi słowy, ofiary węża miały poczucie, jakby przygniatały je 3 wieże Eiffla. Więc gdyby Titanoboa owinął swym ciałem tyranozaura, mógłby z łatwością wygrać ten pojedynek wagi ciężkiej. Jednak ten potwór pojawił się na naszej planecie już po wyginięciu dinozaurów, dlatego jego pożywienie stanowiły mniejsze węże, ssaki oraz ptaki, żółwie, krokodyle i ryby dwudyszne. Żadnych burgerów, żadnych frytek. No cóż, mimo że Titanoboa wydaje się fascynującym stworzeniem, to cieszę się, że dzisiaj już nie istnieje. A co z najdłuższymi i najsilniejszymi wężami, które żyją współcześnie? Czy naprawdę są dużo mniejsze niż Titanoboa? Przede wszystkim największe węże naszych czasów to dusiciele z rodziny Pytona, Anakondy i Boa. Nie są jadowite.
Pewnie myślicie, że możecie już się zrelaksować. Nie tak szybko. Powinniście wiedzieć, że dusiciele zamiast atakowania ofiary jadem, obezwładniają ją śmiertelnym uściskiem, a dopiero później konsumują. To trochę jak danie na wynos. Jednymi z najdłuższych występujących współcześnie węży są pytony. Przekonajcie się sami. Największy pyton siatkowy osiąga długość do 8 metrów i 80 cm, co krótko mówiąc oznacza, że długością dorównuje londyńskiemu autobusowi. Hej, sprawdźmy to, ale ty trzymasz miarkę. Anakondy zielone, które żyją w Ameryce Południowej, wcale im nie ustępują. Samice są dłuższe od samców i mierzą do 7 metrów długości, czyli 3,5 raza tyle, co wasze łóżka. Pomyślcie o tym dzisiejszej nocy. 3,5-metrowa anakonda znajdująca się tuż pod wami. Ups, wybaczcie. W każdym razie to właśnie anakonda zielona waży najwięcej. Przy swoich 249 kg jest 3 razy cięższa od kangura. Pewnie słyszeliście, że te przerażające stworzenia potrafią zjadać zwierzęta większe od siebie. Świnie, antylopy, jelenie, gryzonie, a także inne małe ssaki stanowią główne dania z menu węża. Jakim cudem jednak połykają swoją ofiarę w całości? Dowiedzmy się. Odpowiedzi należy szukać w niezwykle intrygującej konstrukcji szczęk węży. Patrząc na to, jak niemożliwie szeroko ten gad potrafi otworzyć pysk, można podejrzewać, że albo zaraz zwichnie żuchwę, albo jego szczęki są rozłączalne. Obie te hipotezy nie mają jednak zbyt wiele wspólnego z prawdą. Trzecia teoria jest taka, że węże oglądały Grę o Tron i tak strasznie znudziło je oglądanie, że zaczęły ziewać. Nie, to niemożliwe. Przecież ten serial nikogo nie nudzi. Okej, może wróćmy do szczęk. My, ludzie, potrafimy otwierać usta dzięki specjalnym stawom, znajdującym się pomiędzy naszą czaszką a szczęką. Można je wyczuć, dotykając miejsce poniżej uszu oraz otwierając i zamykając kilka razy usta. Jednak węże z obu stron posiadają dodatkowe kości, umieszczone między czaszką a szczęką. To właśnie one umożliwiają im tak szerokie otwieranie pyska. Ale chwila, to jeszcze nie wszystko. Dolne i górne szczęki węży są połączone charakterystycznymi, rozciągliwymi więzadłami. Oznacza to, że prawa i lewa strona szczęki tych gadów może poruszać się niezależnie od siebie. I w końcu doszliśmy do skóry węża. Podobnie jak całe jego ciało, potrafi się rozciągać do niewiarygodnych rozmiarów. Zawsze zastanawiałem się, jak to jest, że węże nie dławią się podczas połykania swoich ofiar. Kiedy jednak znalazłem odpowiedź na to pytanie, po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Otóż okazuje się, że gdy węże jedzą, wypychają na zewnątrz swojego ciała głośnie, czyli odcinek układu oddechowego, który prowadzi do ich płuc. Dzięki temu mogą jednocześnie i oddychać, i jeść. To całkiem praktyczne. Interesujące jest to, że niektóre węże, choćby popularny wąż królewski, potrafią konsumować dużo większych przedstawicieli własnego gatunku. Gady, które umieją to robić, okazują się o wiele silniejsze od innych węży. Ich uścisk jest 3-krotnie silniejszy niż potrzeba do zatrzymania przepływu krwi w ciele ofiary. Ale to tylko część zadania. Załóżmy, że mniejszy wąż udusił znacznie dłuższą ofiarę i teraz musi jakoś umieścić ją w brzuchu. Dopiero tutaj cały proces staje się męczący, tak przynajmniej mówią. Mniejszy gad otwiera pysk i zaczyna pochłaniać ofiarę przy użyciu szczęk i ostrych, wygiętych do tyłu zębów. Oprócz tego wąż podkurcza swoje ciało w taki sposób, że staje się raz krótszy, raz dłuższy. Wiecie, coś jak akordeon. W ten sposób dłuższy wąż zostaje bez przeszkód umieszczony w żołądku mniejszego. Teraz napastnik musi już tylko poczekać jakieś 15 dni na strawienie swojej ofiary. No cóż, myślę, że moje przerażenie osiągnęło już najwyższy możliwy poziom. A wy znacie jakieś zdumiewające fakty o wężach? Jeśli tak, podzielcie się swoją wiedzą w komentarzach poniżej. Tak! Zostawcie łapkę w górę, prześlijcie ten filmik swoim znajomym i zasubskrybujcie nasz kanał, aby dołączyć do jasnej strony życia.